Zatem powiedz mi, po co robisz prasówkę? No, po to, by nam pokazać, co piszą. Tak. No nie, no właśnie widzisz. Ja nie robię tego po to, aby wam pokazać, co oni piszą. Słuchajcie, ja żygam prasówkami. Moim zdaniem dla mnie to jest najgorsza robota, najbardziej pracochłonna i najgłupsza. I najgłupsza, jaką robię robotę. Ale w związku z tym, że mamy takie, a nie inne środowisko, że ludzie się przyzwyczaili do takich shortów. Do no, takich sensacyjnych informacyjek, no to robię to. No bo dzięki temu wyłuskujemy tych ludzi, których chciałbym widzieć w okręgach, po to, aby promowali demokrację pryncypialną, po to, aby się organizowali. Po to to robię. Tam są duże oglądalności. I ja już niejednokrotnie, chyba nawet na kanale powiedziałem, a na pewno Monice powiedziałem, że najchętniej bym zrezygnował z prasówek, bo dla mnie one są ogłupiające. No i przemycasz, przemycasz DB. No właśnie. Przede wszystkim, jak zauważyłeś, jeden, drugi, piąty, 15, pięćdziesiąty, piąty. Na każdej prasówce przemycam DB. Pokazuję na przykładach, jakby to mogło być, gdyby nie było tego, tej patologii dzisiejszej, tylko było DB. To nie byłoby tych wszystkich problemów, tych najbardziej głupich i najbardziej idiotycznych. Po to robię też prasówki, żeby pokazać, że gdyby mieli, gdybyśmy mieli demokrację pryncypialną, można by to było tak, tak i tak załatwić. Błyskawicznie. A dzisiaj gadamy, kluczymy. Myślę, że dla każdego to jest widoczne chyba, jak to robię. To nie jest tak, że ja robię, słuchajcie, pasówkę. Ona trwa tam w granicach powiedzmy dwóch godzin. A ja co dziesięć minut mówię. Stop teraz, stop. O, tam widzę fajny komentarz. Ktoś napisał, Bogdan, ale ty masz fajny kubek. No nie? Taki fajny, a skąd ty go masz? A ja pokazuję wam wtedy kubek siewców prawdy, i słuchajcie, mamy takie fantastyczne kubki, które tutaj się pojawiły u nas. Te kubki są po prostu tak genialne te kubki siewców prawdy, że jak do nich naleje się kawę, to ta kawa od razu tylko i wyłącznie po samym naraniu jest tak niesamowita i wyjątkowa, że po prostu nie ma porównania do tego, żeby. Taką jakąś kawę uzyskać, takiego smaku i tego aromatu. W żadnym innym słuchacie kubku. Te kubki są po prostu absolutnie tak genialne. Te kubki są po prostu wysublimowane w taki sposób, że ta ceramika, która została specjalnie do tego kubka, słuchacie, dobrana, i te kolory, które emanują, to w zależności od tego, jaki to ma charakter i kto lubi, ale czasami są czerwone, czasami są niebieskie, czarne, żółte, one są po prostu tak dobrane do tego kubka, żeby wzmacniać pod danym kolor, słuchajcie, największe tutaj zalety. I aromaty tej kawy, i dzięki temu, słuchajcie, jak taką kawę wypijecie z takiego kubka, to uwierzcie mi, że raz, że ta kawa nabierze zupełnie innych, słecie walorów, nie tylko słuchajcie, aromatyczno-smakowych, ale również po wypiciu takiej kawy jest duże prawdopodobieństwo, że u wielu z Was po prostu się, poprawi się w ogóle funkcjonowanie Waszego układu trawiennego, po prostu przede wszystkim różne inne rzeczy będą lepiej wydzielane, enzymy, słuchajcie, Wasza przysadka zacznie lepiej funkcjonować, Wasze trzecie oko zacznie się otwierać, po prostu z tego kubka, jak napijecie się, to w przeciągu niedługiego czasu stanie się zupełnie innymi ludźmi, takimi, którzy zaczną postrzegać takie rzeczy, których do tej pory nie postrzegali, tak więc wiecie jak wystarczy słuchajcie, żeby wejść tam wiecie gdzie i taki kubek sobie u mnie nabyć, to jest po prostu genialna rzecz, a cóż to jest dla was, jak nie macie słuchajcie na taki kubek zawsze możecie się w pięciu złożyć i będziecie sobie go pożyczać co pięć dni na przykład dla siebie, prawda robię tak robię tak Przepraszam. Halo. Ja też to potrafię, gdybym chciał. Wydaje mi się, że powinniśmy na to zwracać uwagę. Ja wiem, że to tak przerysowuje żartem, ale to jest właśnie ten pseudo-antysystemowy świat. Ten pseudo-antysystemowy świat, który nic za sobą nie niesie. Który po prostu jest pusty. I jak dostrzeżemy cel, cel, tych ludzi, cel prowadzącego, cel kanału, to nam się oczy potwierają. Tak, będziecie mieli takie gały, słuchajcie, jak szczelam, jak ten na przykład leniwiec, słuchajcie, z epoki lodowcowej. Takie będziecie mieć gały. Wszystko będziecie widzieć i wszystko będziecie rozumieć. No, a przy okazji, boleg na koniec, można oczywiście swojego żywota zapakować, słuchajcie, prochy jako urna do takiego kubka, wieczko przygotujemy i, i będziecie naprawdę mieć bardzo wiele. To był wiewiór, a przepraszam, to był wiewiór, przepraszam, wiewiór. Ale Leni też miał duże oczy. Ale skąd wiedziałeś, że ja myślałem o wiewiór, że to nie wiem. E... No i tak to, słuchajcie, jest. Naprawdę nie postrzegamy tego antysystemu w taki sposób. Jeden jest bardzo znany. Ktoś tam sobie gada, 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 gada. Ma specjalny sposób prowadzenia swoich audycji. Bardzo często, że na przykład coś się wydarzyło. Pożar na przykład. Pożar na przykład. Um, szczeram, Stacja autobusowa. Gdzie to było? W Bytomiu tak się paliło ostatnio. Zajezdnia autobusowa. I... A ten gość, słuchajcie, wie, że jest wow, coś się dzieje. No trzeba o tym gadać, nie? Od razu, słuchajcie, co robi? Wychodzi na ulicę bierze gimbala, tu ma gimbala z przodu i zapieprza, słuchajcie, tym gimbalem po tych ulicach. Oczywiście, żeby było jasne, nie jest w Bytomiu, nawet nie jest na Śląsku. Jest gdzieś, nie wiem, może w Bazowieckim, może w Warszawie, może w Poznaniu, Bydgoszczy, nie wiem, Gdańsku, Szczecinie, gdziekolwiek. I jest, słuchajcie, z tym gimbalem i zapieprza po tymi uliczkami. I opowiada, że tam się paliło. Słuchajcie, tam jest coś niebezpiecznego. To najprawdopodobniej Rosjanie. Albo ewentualnie na zlecenie kogoś tam od żuleńskiego. Coś się po prostu dzieje. Tu musimy naprawdę być uważni. To ewentualnie moglibyście również Żydzi. I tak biega z tym. rozgląda się na prawo i lewo. Nie wiem, czy miałby ktoś mu przypierdolić prawa i lewa, bo tak się boi, albo, albo, albo ma tak znaną twarz, że rzeczywiście boi się, że ktoś mu przypierze czymś, jakimś baseballem. I słuchajcie, i robi w ten sposób audycję. Nie po to, żeby nie po to, żeby. Poddychać świeżym powietrzem, przypuszczam. Tylko po to, żeby ludzie myśleli, że on gdzieś jest blisko tej zajezdni i chce tutaj, można powiedzieć, zrobić relację z miejsca zdarzeń. Obojęcie, czy to jest kurwa w Hongkongu, czy to jest w Moskwie, a on zawsze w tym samym miejscu, tymi samymi uliczkami popieprza i opowiada tak, jakby to było gdzieś tam w pobliżu niego. A ja czy wiecie, o kogo chodzi? Ha, ha, ha. Bardzo często ma te swoje materiały. Najczęściej idzie je spotkać na Twitterze. A słyszałem, ale to dzięki nie wiem. Eee, tak, ale niektórzy mają też taką modę, że jak jadą samochodem, to włączają nagle, nie wiem. Ja przypuszczam, że oni w tych samochodach nagrywają te audycje, ponieważ im nie pozwoli współmałżonka eee, Takich też mieliśmy, gdzie muszą wyjść z domu, ukrywać się, żeby nagrać cokolwiek, bo inaczej dostaliby popysków w domu i tacy są hojracy, ale tylko poza, e, poza swoim miejscem zamieszkania. I to nie są żarty. <laughs> no właśnie, Daniel, tak, tak, to dokładnie tak. O, ostatnio słyszałem, bo to Witek mi powiedział, ja nie mogłem do tego dojść, ja nie wiem, nie chcę się tam logować, rejestrować, ale Witek jak ogląda nas teraz, to może da Wam linka do tego materiału, gdzie podobno jeden właśnie z właśnie takich geniuszy, słuchajcie, biznesu i tak zwanych wizjonerów, e, tworzy teraz taką platformę i takie miejsce, gdzie coś tam można zarabiać na bitcoinach. Wow, słuchajcie! Idźcie w to, to jest bardzo dobry wolnościowiec. On wam wszystko powie, wyrelacjonuje wam od razu 15 minut po tym, jak się to wydarzy. I to zrobi to z takim, słuchajcie, przekonaniem. I robi to z takim, słuchajcie, zaangażowaniem. Ale potem pamiętajcie, że nagle się pojawi człowiek w masce. W masce, e, w jak wendetta. I tam nagle będziecie mogli, słuchajcie, poczuć posmak, posmak, e, dużych pieniędzy. Tylko trzeba tam gdzieś wejść, zainwestować, coś tam trzeba zapłacić, ale tam już macie taką profesjonalną opiekę. Tam już będziecie bezpieczni i w ogóle. Wow! Nie jest tak? No przepraszam. A te wszystkie targi targi zdrowia, targi książki, targi patriotyczne tu taka książeczka, tam taka książeczka tu taki preparacik wow! No, patrzcie, oni walczą o Polskę. Przecież tyle razy mówią, jakie są proste rozwiązania. Takie proste rozwiązania, tylko nikt nie chce z nich korzystać. Oni gada i gada i gada, i nikt tego nie chce wprowadzić. No. Takie jak głupie to społeczeństwo. Przecież już dawno to wszyscy powinni zrobić. A ludzie siedzą i oglądają, i nie widzą celu tego człowieka. Jeszcze widzą, Problem w innych ludziach. No przecież on gada. A skoro on gada, to czemu ty, Bogdan, tego nie zrobisz? A czemu pan, pan inny z tego nie zrobi? A czemu ten też tego nie zrobi? No, no popatrzcie. Oni no tacy fajni są, tylko nikt ich nie słucha. A potem przecież lokowanie produktu co pięć minut. Słuchajcie, jest program patriotyczny. Program ma Tytuł wielce wolnościowy, jakkolwiek w szerokim zakresie. A potem wchodzę po programie, bo nie oglądam, ale bardzo często mam taki zwyczaj, że jak już tam jest wieczór, to sobie zajrzę tylko w komentarze. I wchodzę w komentarze tytuł Polska zginie, czy nie zginie, Europa Wypierdana, czy, przepraszam, jak opuści, czy jakieś inne historie. W każdym razie no, polityka słuchajcie pełną gębą. A wy wchodzicie po kilku godzinach na czata, a tam 99% komentarzy o zdrowiu. Wie kurwa, o co chodzi, nie? To był program patriotyczny, czy nie? No, przepraszam, czy ja się mylę. Wejdźcie, oglądajcie, przeglądajcie i powiedzcie mi, czy ja jestem w błędzie. Czyli jaki jest cel? Taki był cel, że wujcowie w ogóle nie zrozumieli, że tutaj gra o Polskę, chodzi tylko o ich życie. Prawda? No tak, Leszku. No prawda, czy nie? Ile mam, takich, mam dać takich przykładów? Kogo chcecie jeszcze? No podajcie mi kogoś sensownego, kogo moglibyście tutaj uargumentować, że jego działania polityczne są takie nakierowane po to, żeby rzeczywiście było w Polsce dobrze. Podajcie mi, bo ja uważam, przepraszam, że wszyscy, jak tu jeden leci, no przepraszam, może są jakieś wyjątki, ale takie, których może, ja z tych takich grubszych, bo niektórzy się mogą obrazić, tak jak Paweł tu się pojawi, to się może obrazić na mnie ale ja mówię o tych takich bardzo znanych, tych grubszych, takich wiecie, te, te można powiedzieć rekiny, rekiny internetu. które z nich pokazuje wam rozwiązanie? No powiedzcie mi. Który z nich pokazał wam jakiekolwiek rozwiązanie? Czy nie jest tak, jak przytoczę tutaj, no dla mnie to znamienne słowa, znamienne słowa, które padły kiedyś na rynku w Krakowie, nie tak dawno, na spotkaniu pana Grzegorza Brauna. Jeden z naszych ludzi zadał mu pytanie o demokrację wtedy bezpośrednią. A pan Grzegorz Braun, zacytuję, może nie dosłownie, ale to prawie dosłownie będzie, powiedział: Demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. I co? Zadowolona jest cała ta trzoda, która tego słucha? Przepraszam, czy, czy te wszystkie, słuchajcie, owce, owieczki i barany są zadowolone z takiej odpowiedzi? Że demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. Prawda? Podoba Wam się to. Czyli ja rozumiem, że pan Grzegorz Brown miał na myśli Was. Że to Wy będziecie rządzić, tak? Czy nie? Czy się pomyliłem, przepraszam? On to mówił do Was. że Demokracja demokracją, ale ktoś tym musi rządzić, czyli Wy. Słuchacze, widzowie, sympatycy. No nie, chyba jednak nie, nie? Chyba jednak tutaj Bogdan przesadził. Chyba to jednak nie my. Chyba to jednak on chce rządzić kolegami. Ale wy będziecie, mogę może, chcecie mówić jeszcze ile chcecie o tej demokracji. Ale pamiętajcie, że według pana Grzegorza Brauna ktoś tym wszystkim musi rządzić. I nikomu to nie przeszkadza. Słuchajcie, gość mówi takie znamienne, szczere słowa, aż do bólu, i nikomu to nie przeszkadza. Czy co? Ja wiem, Polacy mają mentalność niewolnika. I nawet jak to słyszą, to nawet z tego, z tego, z tego po prostu. Akceptują to jako prawdę objawioną i w ogóle coś, co przecież jest normalne. To wy tłumaczcie mi to. Dlaczego tego człowieka popieracie? Bo co? Bo robią na was efekty specjalne? Wrażenie? Może za dużo żeśmy się naoglądali blockbusterów w kinach? Bo mam wrażenie, że tak ludzie reagują. To taki taki blockbuster, czyli taki, wiecie, wielkobudżetowy film z efektami specjalnymi. Wystarczy wziąć gaśnicę, polatać. Oszu, tyle że, słuchajcie, to jest kolejny element, jak o tym wszyscy mówili na prawo i lewo. Proste, nie? Nie dostrzegamy tego. My to nazywamy przecież prawdziwymi polakami. To oni, jak wezmą polskę w swoje łapy, będzie po prostu zajebiście. No bo przecież ktoś tą demokracją musi rządzić. Pytanie, czy wszyscy ci, którzy słuchają tych naszych rozwiązań, właśnie oczekują takich takich właśnie tekstów? Kogo mam jeszcze wymienić? Kogo chcecie, żeby mam tutaj wymienił z takich kanałów, gdzie są fantastyczne rozwiązania? Czy to nie jest tak, że przychodź do nas, rejestruj się. A my potem, wiecie, założymy komitet wyborczy i będziemy kandydować. Ale po co? No po to, żeby wymienić tamtych, tych, tych złych, tych, wiecie, tych, którzy są częściowo, może, nie wiem, albo ruskimi, albo ukraińcami z pochodzenia na pochodzenie, albo żydami są. Ale my, jak pójdziemy, to my zadbamy o to, żeby tam byli sami Polacy. My to jesteśmy tacy bardzo prawi. No i oczywiście na te slogany, na te pierdolety i kocopoły łapie się tak dużo Polaków. Łapie się tak dużo Polaków na te pierdolety. A jeszcze, przepraszam, bo do mnie się ma wiele żalu o to, że e, no mówię może niepochlebnie o kościele katolickim i o religii. To jest kolejny argument, żeby przypieprzyć Bogdanowi, prawda? I właśnie pytam się, ja rozumiem, że wy, którzy tak bardzo wierzycie w to wszystko, macie taką wielką wyobraźnię, że potraficie tą wyobraźnią o sobie słuchajcie, tak daleko się przesunąć, że jak skończycie już żywot tego patrioty polskiego, który biega po ulicach i który mówi Bóg chwała ojczyźnie i honor Wielkiej Polsce, i te wszystkie wiecie historie, ja rozumiem, że wy macie już tą wizję, jak umrzecie, i będzie ten moment, bo przecież to sobie życie, to nie moja bajka, tylko wasza że będzie taki sąd nazywany sądem ostatecznym. I wy za to, że tutaj w tym życiu byliście takimi z krwi i kości Polakami, z krwi i kości katolikami. Jak staniecie przed tym jedynym właściwym Bogiem, z tą polską flagą, z orzełkiem, będziecie mieć takie gratyfikacje i dostaniecie takiego bonusa, że ho-ho! Ja przepraszam, jak wysiadam, to nie mój cyrk, to nie moje małpy. Ja jestem na innym poziomie, przepraszam, intelektualnym, i czy komuś się to podoba, czy nie, mój umysł tego nie ogarnia. I to się dla mnie niczym nie różni, słuchajcie, od pierdolenia za przeproszeniem pani Zielińskiej, czy pani Żukowskiej, czy pani Kotuli, która mówi w innych kwestiach. Ale poziom tego jest dokładnie taki sam. Jak o to walczymy? Powiedzcie mi, że o to walczymy. Ci, którzy mnie za to gdzieś potępiacie. Ci, którzy widzicie weź we mnie w jakiegoś wroga, bo ja nie jestem waszym wrogiem. Ja po prostu patrzę trzeźwo na świat. Ja nie jestem waszym wrogiem. Niejednokrotnie powiedziałem, że możecie sobie wierzyć w co chcecie. W jednorożce różowe, w latającego smoga, smoka spaghetti, cokolwiek słuchajcie, w Allaha, Jezusa, Krishnę, cokolwiek. Tylko wara od pieniędzy. Wara od państwowych pieniędzy. I róbcie sobie ze swoim życiem, co chcecie. I za to mnie nie robicie? Bo ja nie rozumiem. Za to mnie nie lubicie? Ci, którzy tam po drugiej stronie tak bardzo wyrażacie swoją opinię na mój temat, właśnie w związku z tym tematem. Ja wam tego nie zabraniam. Ja tylko chcę, żebyście zabrali łapy od budżetu państwa. I żebyście nahalnie nie indoktrynowali ludzi tym, co wy uważacie, że jest słuszne. Bo robicie krzywdę. Wy tego nie wiecie. Dzieciom i wszystkim innym, bo to wy uważacie, że wasza prawda jest jedną prawdą. Że to, co wy robicie, jest jedyną właściwą prawdą.